Siemandero. Witajcie ponownie po jakimś czasie. Dawno nie było jakiegoś update'u. Co tu się u mnie dzieje? No, dzieje się sporo, słuchajcie, bo dopadło mnie. Czekajcie, trochę ustawię równie. Dopadło mnie do jakieś dino, słuchajcie. Jakieś dino, jakieś cyjano. I rozpocząłem jakąś tam walkę z tym dziadostwem. Pojawiło się to, słuchajcie, gdzieś ze 3 tygodnie temu. Na skalę oczywiście, taki brązowy nalot, trochę na dnie. I tak walczę z tym już jakiś tam czas. Porobiłem testy. Oczywiście, żeby zobaczyć, o co tu chodzi. NO3 niewykrywalne, PO4 niewykrywalne. Reszta parametrów zgodnie z jakimiś tam zaleceniami i ogólnie przyjętymi normami. Wszystko jakby na testach po parametrach wody wygląda, że jest w porządku. No i pojawił się problem właśnie, skąd to dino i skąd to cyjano. No oczywiście pierwsza jakby diagnoza, no to jest oczywiście świeży baniak. Akwarium ma dopiero 3 miesiące, więc jeszcze jest niestabilne, że tak powiem, biologicznie i po prostu no, ma prawo tu się zadziać jeszcze sporo rzeczy. Po drugie, chyba sobie lekkie kuku zrobiłem purigenem. Tak, kupiłem purigen Sihema 100 ml, wsadziłem do baniaka, znaczy do sampa. No mówię, włożę, tak, niech tam sobie wyciągnie jakiś syfek z wody na bieżąco, fajnie klaruje wodę i tak dalej. No ale też purigen wyciąga azotany z wody. I podejrzewam, że pomimo tego, że ja tu miałem na te 360 litrów w obiegu 10 ryb, jest sporo ceramiki w sampie, no i ten purigen, no i po prostu chyba sobie tą wodę wyprałem z azotanów i ich po prostu tu nie ma. Ceramika robi swoje, odpinacz robi swoje, purigen dorobił jeszcze swoje, co miał zrobić, wyciągnął azotany, a fosforany... Pewnie coś tam było w tej wodzie, bo na testach tego nie widać, ale na pewno coś tam jest po przycinku. No i wiecie, zachwiana jakby równowaga, zachwiany stosunek pomiędzy NO3 i PO4 mógł też doprowadzić do tego, że pojawiło się dino i cyjano, plus niestabilny biologicznie baniak. I co? No i padła jeszcze oczywiście jeszcze sugestia, że dino mogło wyskoczyć od krzemianów, które są w tej wodzie. Ja testu na krzemiany nie mam, więc staram się sobie jakoś zorganizować test na krzemiany i sprawdzić i wodę RO, i wodę w baniaku. Ale skoro już padła ta sugestia o tych krzemianach, to mówię, zacznę od wymiany prefiltrów i żywicy w filtrze RO, bo ja już tam dosyć długo tych prefiltrów nie wymieniałem. Chociaż TDS tam nie pokazywał jakichś nie wiadomo jakich wartości, czyli jakieś tam 002 do 005. I wiecie, nadal jest to bardzo czysta woda, ale być może faktycznie coś w tej wodzie jeszcze było, może właśnie krzemiany, które powodowały wysyp tego dino. No więc wymieniłem prefiltr, wymieniłem żywicę na świeżą i teraz już jest na TDS-ie 00 kompletne. To pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o te krzemiany, no to jeszcze stwierdziłem, że faktycznie coś w tym może być, bo ja miałem okrzemków sporo na początku przy zalaniu tego baniaka. I no skała sucha, poklejona, więc stwierdziłem, że może te krzemiany też mogą być w wodzie po prostu z konstrukcji skalnej. I na początku ja miałem z miesiąc czasu absorber na krzemiany w akwarium. Okrzemki sobie wtedy zniknęły. I po tym miesiącu od startu wyjąłem tam ten absorber. I było jakiś czas spokój, no i właśnie pojawiło się dino, tak?
Kupiłem absorber na krzemiany, Sealy Out 2, całą puszeczkę kupiłem, zapakowałem 200 ml, około 200 ml, tak z pół pojemnika, tam jest 500 ml, więc połowa pojemnika poszła w worek i do sampa. Już jest tam 2 dni, czy 3 dni. Także zobaczymy. No i jeszcze wsadziłem do sampa Fosgard. Też Sihema. Skoro te azotany były tak nisko, to mówię, zbiję fosforany jeszcze trochę. No i poszedł Fosgard do sampa, 100 ml. I jeszcze pewnie dzisiaj, jak będę na mieście, gdzieś tam w sklepie podjadę, kupię sobie węgiel aktywny też. Zarzucę ze 100 ml węgla Sihema. Też wrzucę do sampa, na pewno nie zaszkodzi, a może pomoże. No jeżeli chodzi o takie mechaniczne, że tak powiem, zabiegi, no to to wszystko, co na razie zrobiłem. Oczywiście to, co mogłem, jakoś tam ze skały, z dna odessałem. Nie było tego jakoś tam szczególnie dużo, ale no, trochę się tego pojawiło i nie chciałem, żeby to się rozlazło dalej, więc na bieżąco jakoś to czyściłem z baniaka. Byłem w sobotę na otwarciu Rybki w Warszawie, znaczy w Józefowie koło Warszawy. Zapakowaliśmy się z chłopakami z grupy facebookowej, pojechaliśmy na otwarcie. Fajna impreza, bardzo fajny sklep, bardzo dużo życia. I mówię, no kupię, jak już tam byłem, były dobre ceny i rabaciki jakieś, mówię, to kupię trochę życia. I kupiłem, jak widzicie, kupiłem sobie borsuka, którego zawsze chciałem mieć, więc jest. Kupiłem antiasa, samca. I kupiłem dwa chromisy, nie te chromisy viridisy, tylko te drugie, jakieś tam biliti czy coś w tym stylu, już nie pamiętam dokładnie nazwy. No bo chciałem też troszkę zwiększyć jakby produkcję tych nutrientów, tak, w akwarium. Było mało ryb, dużo biologii i to NO3 kompletnie nie chciało się ruszyć w górę. I po wpuszczeniu tych ryb w sobotę zrobiłem sobie dzisiaj rano test na NO3. I słuchajcie, jest trochę, podskoczyło to NO3, nieznacznie, ale już fiolka zaczęła się robić troszkę koloru, zaczęła łapać. Więc już na pewno nie jest 0, tylko już jest takie, ja wiem, 0,1, może 0,2 tego NO3. I myślę, że tutaj, oczywiście zwiększyłem też troszkę karmienie, bo jest więcej ryb, więc już 3 razy dziennie karmię ryby po jednej kostce Artemii. I to NO3 troszkę podskoczyło, PO4 nadal jest niewykrywalne. I to są, słuchajcie, na razie te zabiegi, które jakby poczyniłem, żeby pozbyć się tego dino. Znaczy cyjano to tutaj raczej nie ma już tak dużo. Było trochę na jednej podstawce od korala, którego niestety to cyjano zadusiło. To była klawularia, papaja chyba, na takiej skałce miałem. No niestety zadusiło to cyjano tego korala. Musiałem w ogóle wyrzucić całą podstawkę z tym koralem. Jakby tu cyjano więcej nie ma, tak? Na skale nie ma cyjano, jest dino, są te gluty takie ciągnące się z bąbelkami powietrza, więc to jest raczej dino i czekam, tak? Czekam, co się będzie działo w tym temacie. Mam nadzieję, że te zabiegi, które zrobiłem, jakoś pomogą, ale oczywiście no, trzeba się uzbroić w cierpliwość, to musi trochę potrwać. Zanim te ewentualne absorbery i te zabiegi, które zrobiłem, żeby jakby przyniosły swój jakiś tam efekt. Mówię, zacznę od tego, zobaczymy, co się będzie działo. Na razie o chemii jakiejś tam nie myślę. Będę myślał, jak już naprawdę się będzie robiło niedobrze i naprawdę będzie jakaś katastrofa, to wtedy będę myślał o jakiejś tam chemii, czyli o ostateczności. O rybach wspomniałem, które tutaj dołożyłem. Bardzo fajne ryby, no borsuczek na początku oczywiście zestresowany, schowany w skale, ale na drugi dzień już bardzo fajnie sobie pływał. Jak widzicie, pływa sobie po akwarium. Chromisy na początku, te biliti, czy bobiliti, już nie pamiętam, jak te chromisy się nazywają dokładnie. Były trochę spacyfikowane przez moje dwa błazny i przez dwa chromisy viridisy, ale na drugi dzień już jest spokój, wszystkie ryby pływają w zgodzie. Antias oczywiście od samego początku aktywnie po baniaku,
sobie śmiga i nie ma problemu. Borosuk dostał strzał od Salariasa, bo ma na jednym boku takiego cmoka, więc pewnie Salarias go tam do pionu ustawił i dostał strzał, ale obecnie już jest spokój. Także jeżeli chodzi o ryby, dogadały się między sobą. Tam jeszcze gdzie nie, gdzie tam chromis pogoni drugiego chromisa, czy coś w tym stylu, ale ogólnie jest, jak widzicie, spokój, jeżeli chodzi o ryby. Korali, słuchajcie, nie przybyło, nie, no coś tam przybyło, tak, jakieś tam patyki powsadzałem, ale na razie nie dokupuję korali, bo chcę się uporać z tym dino. Mówię, skupię się na razie, dokupię ryb, skupię się na zwalczeniu tego dino i potem będę myślał o koralowcach. Nie chcę tutaj wydawać pieniędzy na korale, które, nie wiem, te dino czy cyjano mi jakoś tam zadusi, więc na razie korali nie dokładam. Czekam, aż się tutaj troszkę sytuacja poprawi, mam nadzieję, z tym dino. Tutaj trafi jeszcze żółtek z Ebrazoma flavenses, tutaj trafi jeszcze do akwarium, kolega ma na sprzedanie, więc czekam, aż złapie mi tą rybę i od niego kupię żółtka, bardzo fajny, ładny, zdrowy żółtek, więc tutaj trafi jeszcze żółtek i chcę kupić jeszcze jedną rybę, centropygę, Loricula chyba się nazywa ta centropyga, taka ta pomarańczowa z czarnymi paskami, chcę tu, żeby jakaś tu pływała ryba w takim kolorze czerwonym, pomarańczowym, żeby tutaj troszkę urozmaicić tą kolorystykę, jeżeli chodzi o ryby. I słuchajcie, to będzie chyba na razie tyle, jeżeli chodzi o ryby, czyli będzie tu 16 ryb na te 360 litrów w obiegu i myślę, że to będzie naprawdę dosyć, jeżeli chodzi o zwierzęta pływające. Cóż więcej mogę powiedzieć? Na tą chwilę chyba wszystko, bo mówię, no muszę się uporać z tym glonem, z tym dino. Nigdy nie miałem tego dino wcześniej w akwariach. Znaczy było tam, ale to było na początku, potem jakoś to znikało i nie miałem z tym żadnego problemu. Na przykład w glosy nie miałem w ogóle problemu z tym glonem. Tam miałem raczej cyjano, na które poszedł, które zwalczyłem mykozidolem. A że obecnie mykozidol ten stary już nie ma go w sprzedaży, tylko jest ten nowy jakiś tam Biokur się nazywa, czy jakoś tak. Nie chcę, bo czytałem, że ma... Znaczy ludzie dziwnie tam opisują jakby swoje przejścia z tym środkiem. I na razie nie chcę tutaj stosować żadnej chemii. Oczywiście jest jeszcze ChemiClean. Ale mówię, ale to są raczej środki na cyjano, na dino raczej nie, więc będę walczył z tym dino, powiedzmy, nazwijmy to w cudzysłowie, jakimiś tam naturalnymi metodami. No oczywiście ja myślę, że jakby zwiększenie bioróżnorodności w tym akwarium może pomóc, jeżeli chodzi o to dino, bo baniak jeszcze jest mały z życia w tym akwarium i ono jest świeże, tak, więc to ma prawo coś tam jeszcze wyłazić, ale jestem dobrej myśli, tak? I mam nadzieję, że uda mi się z tym wygrać. Więc jak uporam się z tym dino, to wtedy pomyślę o jakichś koralowcach i tak dalej. Ogólnie poza tymi rzeczami, słuchajcie, nie ma tu żadnego problemu. Jeżeli chodzi o sprzęt, wszystko działa, jest wszystko w porządku. Podłączyłem tego balinga. Tego ATI Essentials, pompa dozująca spisuje się świetnie. Dziwię się, że ja tego wcześniej nie podłączyłem, bo teraz mam, zapominam po prostu, co to jest podawanie balinga. Idzie po 50 ml na razie każdego płynu. I na razie zostanę chyba przy tym ATI. Tam mi została jeszcze resztka, ale myślę, że dopóki ta konsumpcja nie jest aż tak duża, jeżeli chodzi o balinga, to myślę, że zostanę przy ATI, a potem jak już te wartości będą rosły, to trzeba będzie pomyśleć o proszkach, które trzeba będzie sobie, będę musiał sobie tego balinga robić sam. Co dalej, słuchajcie? Oświetlenie jest to samo, osprzęt jest ten sam, odmieniacz ten sam, pompa ta sama, tak? Nic tam się w sampie nie zmieniło, więc tu nic nie robiłem, żadnych jakichś modyfikacji czy coś w tym stylu. Także to chyba tyle na dzisiaj, słuchajcie, taki update po 3 miesiącach.
tego akwarium. Słuchajcie, na pewno wróci na kanał ta seria opowiadań o koralowcach. Teraz będzie seria o LPS-ach, bo chyba tam o miękasach to już w sumie chyba wyczerpałem jakoś tam temat, jeżeli chodzi o te najpopularniejsze miękkie korale, które mamy w akwariach. Teraz polecimy sobie z LPS-ami. Także niebawem pewnie coś trafi na kanał, jeżeli chodzi o LPS-y. A potem oczywiście na bieżąco będziemy tam coś jeszcze wrzucać. Dzięki za subskrypcję, dzięki za oglądanie moich filmów. Cieszę się, że Wam się podoba i dzięki za miłe słowa i słowa otuchy, że warto te filmy nagrywać i Wam o tym opowiadać, bo widzę, że no coś tam z tego czerpiecie i Wam się to jakoś tam przydaje i mnie też to cieszy, że kanał cieszy się jakąś tam popularnością i dzięki za, już pyknęło 2000 subskrypcji, także jest spoko. Słuchajcie, nie będę przedłużał. To na razie tyle na dzisiaj. Baniak wygląda jak wygląda. Czekamy na polepszenie sytuacji, jeżeli chodzi o Dino. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Do zobaczenia.